mówił o tym antybiotyku. Współpracujemy z doktorem Maćkiem Dobkowiczem i tu kiedyś była nawet taka dyskusja, dlaczego podajemy antybiotyk, jeżeli mamy gołębie zdrowe. Cały czas tutaj współpraca z panem doktorem układała się wzorcowo, ale my musimy mieć 100% pewności, że nasze stado jest zdrowe, że nasze stado przed szczepieniem, wszystkie gołębie w tym stadzie są zdrowe. My nie badamy wszystkich gołębi przed szczepieniami, to badamy wybraną grupę. Jest to 5-10 gołębi, a na gołębniku mamy, nie wiem, 70-100. Ich nie jesteśmy wszystkich w stanie przebadać. Tak samo trzeba podchodzić do tematu uczciwie, więc tutaj nie ma mowy, że przegniemy z antybiotykiem, podając go raz w roku. Tak naprawdę raz w roku uczciwie mówimy, że podajemy antybiotyk. W naszej hodowli jest to okres właśnie lęgowy, przygotowanie do sezonu lotowego. Tu trzeba to zrobić, trzeba mieć 100% pewność, ponieważ jeden osobnik słabszy może nam zniweczyć cały wynik. On, jego złamie wysiłek fizyczny, jego złamie wychowanie młodych i od niego zacznie się infekcja na gołębniku. I tutaj musimy mieć bezwzględną pewność, że jesteśmy w 100% przyszykowani do sezonu. Także podsumowując, antybiotyk, probiotyki, odgrzybianie i wcześniej oczywiście odrobaczanie naszych gołębi.